Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Mamo, ale pamiętasz, obiecałaś mi dawno temu, że dasz mi swoje mieszkanie. Aniela powiedziała do swojej matki Martyny. Felix odziedziczył jednopokojowe mieszkanie po dziadku, które już bezpiecznie sprzedał, a ja dostanę twoje trzypokojowe mieszkanie. Anielo, wszystko doskonale pamiętam, odparła mama. Ale jeśli dam ci mieszkanie, będę musiała wprowadzić się do Felixa, więc Felix i Teresa mają ogromny dom. Mają DLA ciebie miejsce. Ja nie mam gdzie mieszkać z rodziną. Ale proszę, daj mi teraz mieszkanie. Aniela błagalnym głosem prosiła. Właściwie to mąż mógłby zadbać o to, żeby rodzina miała własne lokum. Seweryn wydał wszystkie pieniądze na biznes. Wszystkie nasze oszczędności są teraz w biznesie. Biznes to biznes, oczywiście, rozumiem to. Ale trzeba przyznać, że z biznesem nic mu nie idzie. Wkłada w niego pieniądze, ale to wypływa z ciebie jak woda. Stajecie się nędzarzami. Aniela, zastanów się, z jakim człowiekiem żyjesz. Mamo, nie zaczynaj. Pytałam cię o mieszkanie i zajmiemy się naszymi sprawami bez ciebie, powiedziała ze złością Aniela. Nie mamy gdzie mieszkać, rozumiesz? Rozumiem. Porozmawiam z Felixem, żeby dał mi najlepszy pokój w swoim domu. Martyna, z wykształcenia księgowa, całe życie przepracowała w miejscowym przedsiębiorstwie miastotwórczym. Zaczynała jako zwykły statystyk, a teraz została główną księgową. Wcześnie wyszła za mąż, ale też wcześnie owdowiała. Jej mąż, Dariusz, zmarł na zawał serca w wieku 43 lat, zostawiając ją samą z dwójką dzieci. Aniela miała wtedy 18 lat, Felix 23. Rodzina była dobrze sytuowana, dodatkowo w tym czasie mieli trochę oszczędności, więc Martyna nie miała problemów finansowych po śmierci męża. Felix właśnie skończył studia po śmierci ojca. Odziedziczył jednopokojowe mieszkanie po dziadku, w którym zamieszkał po raz pierwszy. Zaczął pracować już na drugim roku studiów prawniczych. Po ukończeniu studiów czekał już na pracę w dużej firmie prawniczej, gdzie okazał się dobrym stażystą. W ciągu ostatnich 10 lat Felix rozwinął się, stał się zamożnym człowiekiem, kupił duży dom. W tym czasie ożenił się i doczekał dwójki dzieci. Aniela, wręcz przeciwnie, całą młodość była beztroska. Lubiła wychodzić do nocnych klubów do rana, spać do obiadu. Ledwo skończyła studia i to nie bez pomocy mamy. Zaraz po studiach wyszła za mąż za niewiele lepszego od siebie kolegę ze studiów. Seweryn uważał, że będzie z niego świetny biznesmen. Ciągle coś kombinował, inwestował pieniądze, ale pieniądze znikały i nigdy nie był wielkim biznesmenem. Aniela wspierała go jak mogła, bo go kochała. Często przychodziła pożyczać pieniądze od matki lub brata na interesy męża. Podczas małżeństwa urodziła im się córka. Kiedy ich córka dorosła, Aniela musiała iść do pracy, ponieważ nie było prawie żadnych pieniędzy. Zaraz po śmierci męża Martyna ustaliła z dziećmi, że Felix odziedziczy mieszkanie po dziadku. Trzypokojowe mieszkanie Anieli, w którym mieszkała Martyna. Felix nie miał nic przeciwko pozostawieniu siostrze mieszkania rodziców. A teraz nadszedł moment, gdy Aniela nalegała, by matka natychmiast przekazała jej mieszkanie. Och, Anielo, twój Seweryn zostawi cię z niczym, narzekała Martyna. Dam ci mieszkanie, ale wpiszę je na nazwisko wnuczki, bo inaczej twój Seweryn może postanowić coś z tym zrobić. Jeszcze tego samego wieczoru Martyna zadzwoniła do syna Felixa. Cześć, jak tam u ciebie i Teresy? Co nowego? Zaczęła z daleka. Wszystko w porządku, mamo, pracujemy na okrągło. Daria idzie do przedszkola, Wiktoria do szkoły, powiedział zaskoczony syn. Co się stało? Mamo, przecież wiesz, Felix... Pozwól mi z tobą zamieszkać. Mieszkanie postanowiła dać Aniela. Teraz nie mają gdzie mieszkać. Przyszła dzisiaj z płaczem. Mamo, mamy dużo miejsca. Znajdziemy DLA ciebie pokój, powiedział syn. Pomożesz nam z dziećmi. Nie ma problemu, oczywiście. Wprowadź się do nas. Martyna westchnęła z ulgą. Nie chciała na starość zostać bez wszystkiego. Miała bojowy charakter. W pracy koledzy trochę się jej bali, ale była dobrym kierownikiem. Dziękuję ci, synu. Obiecuję ci, że twoja Teresa i ja postaramy się dogadać.
Felix był mężem Teresy od prawie 10 lat. Żyli w miłości i harmonii. Jednak relacje między jego matką a Teresą nie układały się najlepiej. Martyna nie ze wszystkiego była zadowolona. Dzieci źle wychowywała, a gospodarstwo domowe nie było rozrzutne. Teresa na początku milczała, a potem zaczęła odpowiadać wiecznie niezadowolonej teściowej. Dobrze, że nie mieszkały razem, więc odległość nie pozwalała im na częste kontakty. Felix i jego rodzina mieszkali na wsi pod miastem, więc nie jeździli często do matki. Martyna zadzwoniła do Anieli zaraz po wieczornej rozmowie z synem. Anielo, wprowadzam się do Felixa. Możesz się wprowadzić do mieszkania, ale błagam cię, Anielo, uważaj z pieniędzmi. Naucz się zarządzać rodzinnym budżetem. Matka zwróciła się do córki. Dobrze, mamusiu, dobrze. Dziękuję za posprzątanie mieszkania. Spakujemy się i przeprowadzimy. Nie martw się, zawsze możesz do nas przyjechać, kiedy tylko zechcesz. Felix nie był zbyt zadowolony z takiego obrotu sprawy. Znając charakter matki, przypuszczał, że dojdzie do konfliktu między nim a żoną. Niechętnie więc przekazał Teresie tę wiadomość. Tereso, moja matka przyjeżdża do nas. W tym tygodniu musimy przygotować DLA niej pokój gościnny. Będzie w nim mieszkać na stałe. Nie martw się. Dopilnuję, żeby nie było między wami kłótni. Poza tym ona i ja jesteśmy cały dzień w pracy. Jeśli to możliwe, pomoże nam z dziewczynkami. Teresa powiedziała, że moja mama zamieszka z nami. Bardzo kochała Felixa i nie lubiła teściowej, która zawsze była ze wszystkiego niezadowolona. Feliksie, nic więcej nie możesz zrobić. Czy twoja mama musi z nami mieszkać? Zapytała Teresa. Ona nie ma gdzie mieszkać. Oddała swoje mieszkanie Anieli, a sama nie ma gdzie mieszkać, wyjaśnił jej mąż. No cóż, skoro nic nie możemy zrobić, jakoś się dogadamy. Poproszę pokojówkę, żeby przygotowała pokój DLA Martyny. Dziewczynki też uprzedzę. Wieczorem położyła się do łóżka i została sama ze swoimi myślami. Zdawała sobie sprawę, że teściowa zepsuje im życie rodzinne i Teresa musi za wszelką cenę zachować dom rodzinny. Martyna dość szybko spakowała swoje rzeczy. Już w sobotę rano przyjechała do domu syna Sawika swoim prywatnym samochodem, a potem gazelą z dobytkiem. Teresa przywitała teściową serdecznie, odprowadziła do pokoju i zaprosiła na śniadanie do jadalni na parterze. Cała rodzina zebrała się, gdy Martyna zeszła na śniadanie w szlafroku. Mam nadzieję, że nie będę zbyt uciążliwa. Postaram się być cicho, powiedziała Martyna. Co będzie na śniadanie? Jeszcze jeden omlet? Tereso, iloma jajkami jesteś w stanie nakarmić swoją rodzinę? Zawsze jak dzwonię rano do Felixa, to ma na śniadanie jajka sadzone, potem znowu gotowane, potem znowu omlet. Czy ty w ogóle nie jesz owsianki? Owszem, jemy. Siadaj do śniadania i nie jęcz, odpowiedział Felix. W dni powszednie zawsze jemy owsiankę na śniadanie. W weekendy śniadanie jest inne. Ale skoro już jesteś w naszym domu, to proszę, gotuj nam jak najzdrowsze śniadania. Teresa milczała w tym czasie. Nie powiedziała ani słowa podczas śniadania. Mamo, dzisiaj wyjeżdżamy na cały weekend do bazy. Jesteś sama w domu. Wrócimy jutro wieczorem, poinformował ją syn. Ale mogłeś mnie chociaż uprzedzić. Może chcę jechać z wami, powiedziała ze złością Martyna. Mamo, nie możesz jechać z nami. Jedziemy całą rodziną. Przykro mi, ale ciebie tam nie będzie. Wyjazd ustaliliśmy już dawno temu, więc nie ma możliwości odwołania go, powiedział syn. Podszedł do matki i pocałował ją. Teresa uśmiechnęła się po tych słowach Felixa. Martyna była bardzo urażona tymi słowami syna. Pomyślała sobie, cóż, pokażę ci więcej. Wydawało jej się, że Teresa odebrała jej syna. Po ślubie Felix nie poświęcał już matce tyle uwagi, co wcześniej. Potem urodziły mu się dzieci. Czasu zaczęło brakować. Felix chciał zapewnić godne życie swojej rodzinie, więc zawsze ciężko pracował. Ale jego matka nie chciała pozwolić synowi odejść. Gdy Felix z Teresą i dziećmi wyszli, matka krzyknęła w swoim pokoju. Martyna krzyczała na górze. Na jej krzyk przybiegli wszyscy, nawet służąca. Mamo, co się stało? Dlaczego tak krzyczysz?
– zapytał przerażony syn. – W moim pokoju jest karaluch – pisnęła. – Duży, duży. I okazało się, co następuje. Starsza Wiktoria uwielbiała karaluchy, a w jej pokoju mieszkała para karaluchów madagaskarskich. W jakiś dziwny sposób wyczołgały się z klatki i wpełzły do pokoju babci. Kiedy zobaczyła ogromnego owada na swoim łóżku, zrobiło jej się niedobrze, dlatego tak głośno krzyknęła. Babciu, nie bój się, to karaluch madagaskarski. Nic złego ci nie zrobi, powiedziała Wiktoria. Teraz włożymy go z powrotem do klatki i szczelnie zamkniemy. Ale w tym domu długo nie wytrzymam. Dostanę zawału, jak tylko zobaczę jakiegoś owada, powiedziała Martyna. Wszyscy zeszli na dół. Felix został dłużej z mamą. To wszystko wina twojej Teresy. To ona pozwoliła Wiktorii hodować te okropne owady. Matka kapnęła się na mózg syna. Normalna matka nigdy by czegoś takiego nie zrobiła. Mamo, uspokój się. Nic strasznego się nie stało. To tylko owad, powiedział syn i wyszedł z pokoju. Już opuszczali swoją wioskę samochodem. Felix powiedział, że w domu nie ma już karaluchów. Tato, daj spokój. Piszę o nich projekt, o środowisku. Potrzebuję ich, powiedziała najstarsza córka. Żyją tu już od dawna. Nigdy nikomu nie przeszkadzały. Jak wydostały się ze szczelnie zamkniętego pudełka, nie potrafię sobie wyobrazić. Nie i koniec. Karaluchy nie zamieszkają w naszym domu. Teresa chciała zaprotestować, ale wszystkie jej obiekcje były natychmiast zbywane przez męża. Nastrój całej rodziny został zepsuty na długi czas. Martyna natomiast była w niebo wzięta. To ona wypuściła karalucha z klatki na swoje łóżko. W niedzielę wieczorem rodzina wróciła z wakacji i zastała Martynę w kuchni. W świetnym humorze piekła w kuchni naleśniki i nuciła do siebie. O, jesteśmy! Siadaj! Idziemy do stołu. Napijesz się herbaty z naleśnikami? Powiedziała wesoło. Wszyscy się rozebrali, umyli ręce, usiedli przy stole, bo byli głodni po drodze. Kilka razy zatrzymywaliśmy się, żeby zjeść kanapki, ale to było za mało. Naleśniki mojej teściowej zawsze były pyszne, maślane. Teresa, mimo że była na zdrowej diecie, zjadła kilka naleśników, za co podziękowała teściowej. Martyna, twoje naleśniki są super, powiedziała. Tak oczywiście, dzieci pewnie nawet nie widziały u ciebie naleśników. Ciągle jesteś w pracy, niewiele robisz z dziećmi, powiedziała teściowa. Po tych słowach nastrój Teresy się pogorszył. Nie powiedziała nic więcej, ani słów wdzięczności, ani słów oburzenia. Wzięła naleśnik do rąk i poszła na górę do sypialni. To dopiero drugi dzień mieszkania z teściową, a już nastrój całkowicie się popsuł. Nie dam się obrazić, powiedziała sobie Teresa. Będę bronić mojej rodziny. Wkrótce do sypialni wszedł mąż Felix. Tereso, nie bierz słów mamy do siebie. Ona zawsze taka była, jak nie powie nic złego, to będzie jej niewygodnie. To oczywiste, musisz się z tym pogodzić, powiedział. Ale Teresa nie chciała się z tym pogodzić, powiedziała na głos. Dobrze, kochana, postaram się, aby słowa Martyny przeszły mi koło uszu. Teresa przebrała się w domowe ciuchy i poszła do pokoju dziewczynek. Musiała przygotować im ubrania na jutro. Życie z teściową w dużym domu toczyło się jak zwykle. W ciągu tygodnia każdy miał swoje zmartwienia. Wieczorami rodzina spotykała się przy wspólnym stole, jedli razem kolację i szli do swoich pokoi. Teresa pracowała jako tłumaczka w jednym z biur i czasami mogła wykonywać swoją pracę w domu, zabierając ze sobą teksty do tłumaczenia. Nie robiła tego jednak zbyt często. Wygodniej było jej pracować w biurze, a poza tym dobrze dogadywała się ze współpracownikami. Martyna wychodziła do pracy wcześnie rano i zostawała w niej do wieczora. Obie kobiety spotykały się rzadko, więc przez długi czas udawało im się zachować neutralność. Aniela natomiast wprowadziła się do mieszkania matki. Ona i jej mąż mieli mieszkanie, ale Seweryn był winien pieniądze bankowi, więc musieli je sprzedać. Aniela i jej mąż sprzedali mieszkanie i prawie cały dochód ze sprzedaży musieli zapłacić bankowi. Seweryn uważał się za biznesmena, ale nie był w tym dobry.
Najpierw działał w branży materiałów budowlanych, która splajtowała, potem przerzucił się na sprzedaż sprzętu komputerowego, co skończyło się tak samo. Po każdym z tych biznesów został z długami. Aniela namówiła męża na coś bardziej przyziemnego. Seweryn, może po prostu znajdź pracę. Z zawodu jesteś inżynierem. Jak poszukasz, to znajdziesz pracę za dobrą pensję, prawda? Aniela zapytała męża. Aniela, ja nigdy nie znajdę pracy. Odpowiedź Seweryna była kategoryczna. Nie jestem przyzwyczajony do posłuszeństwa. Cóż, w ten sposób ty i ja wkrótce zostaniemy bez grosza. Zastawiłeś już swoje mieszkanie. To normalne, nie sądzisz? Kontynuowała żona. Chcesz się kłócić? Pokłóćmy się, odpowiedział Seweryn. Mąż Anieli był człowiekiem twardym i bezczelnym. Często postępował wbrew swoim zasadom, aby osiągnąć swoje cele. Lubił wypić, umówić się z dziewczynami. Ale Aniela go kochała. Zawsze szła na ustępstwa i wszystko mu wybaczała. Pobrali się i mieli córkę Elżbietę. Bystra dziewczyna, dociekliwa. Aniela próbowała więc ratować małżeństwo, także ze względu na córkę. Po raz kolejny Aniela została bez pieniędzy, a co za tym idzie bez mieszkania. Poszła do matki i błagała ją, by dała im mieszkanie. Dobrze, że Martyna miała na tyle rozsądku, by zrobić prezent wnuczce Elżbiecie. Sama Aniela pracowała w drogim butiku jako ekspedientka. Praca była w miarę spokojna i dobrze płatna. Raz na kwartał były przyzwoite premie, więc Aniela była w stanie utrzymać siebie i córkę. Jej mąż prawie nigdy nie dawał jej pieniędzy. Czasami sam ją o nie prosił. Ale Aniela miała zasłonę przed oczami. Nie chciała zauważyć tych negatywnych cech Seweryna. Miesiąc po tym, jak Aniela z mężem i córką wprowadzili się do mieszkania Martyny, Seweryn znów zaczął prosić żonę o pieniądze. Ja nie mam tyle pieniędzy. A Seweryn, proszę cię, uspokój się ze swoimi sprawami. Ja pracuję, utrzymuję siebie i córkę, a ty nam w niczym nie pomagasz. Nie będę prosić o pożyczenie pieniędzy od matki, odpowiedziała Aniela, gdy mąż poprosił ją o pożyczenie pieniędzy od matki. To poproś Feliksa. Naprawdę tego potrzebuję. To mega okazja. Ty i ja będziemy bogaci za miesiąc. Obiecuję ci to, przekonywał ją mąż. Nie, Feliks, nie poproszę. Jesteś mu winna kolejne ten 000. Zapomniałaś już o tym? Aniela odpowiedziała. Tak, zapomnę. Na pewno mu oddam. Tylko proszę, pożycz mu tę sumę. Ale Aniela była nieugięta. Tym razem była zdecydowana nie pożyczać pieniędzy od znajomych. Aniela co jakiś czas spotykała się z matką na neutralnym terenie, albo Martyna przyjeżdżała do nich w odwiedziny. Tym razem Martyna chciała przyjść do jej mieszkania. Było to akurat w momencie, gdy Aniela i Seweryn znów kłócili się o pieniądze. Martyna chciała zadzwonić dzwonkiem, ale zza drzwi usłyszała serię głośnych zdań, z których zrozumiała, że zięć znów prosi córkę o pieniądze. Martyna miała zły humor, ale bardzo współczuła córce, że ma takiego złego człowieka. Nie żeby Teresa miała tak dobrego męża, swojego syna, ale nie chciała przyjąć do wiadomości, że mężczyznę stworzyła kobieta. Martyna zadzwoniła dopiero, gdy kłótnia ucichła, a ona słuchała. To ja, córeczko. A to ty, mamo, ale chodź do kuchni. Kobieta weszła do mieszkania i wyzywająco przywitała się z Sewerynem. Cześć, Seweryn. Znowu nie pracujesz? Teściowa zapytała ironicznie. Nie twój interes, mruknął zięć. Wziął kurtkę z wieszaka i wyszedł z mieszkania. Po 5 minutach ciszy Martyna zwróciła się do córki. Anielo, słyszałam waszą kłótnię o pieniądze, ale kiedy on się uspokoi z tym interesem? Nie wiem, mamo. On cały czas potrzebuje pieniędzy. Nie wiem, gdzie je lokuje. Aniela powiedziała smutnym głosem. Może przegrywa wszystkie pieniądze w kasynie? Zasugerowała kobieta. Nie, nie ma żadnego kasyna. Ja bym o tym wiedziała, odpowiedziała Aniela. Potem kobiety zaczęły pić herbatę i temat finansów przestał być poruszany. Zaczęły rozmawiać o Elżbiecie, o pracy obu kobiet. Gdy wychodziły z mieszkania Anieli, Martynie zrobiło się żal córki. Seweryn nigdy nie zabrał ich nad morze.
Aniela i Elżbieta nie zaznały luksusu, ale Teresa, jej zdaniem, żyła w luksusie. Duży dom, kochający mąż, pracowity, coroczne wyjazdy nad morze. Takiego samego życia życzyła swojej córce. Czuła w sobie matczyny ból za córkę, więc jeszcze tego samego wieczoru zaczęła prosić Feliksa o pieniądze DLA Anieli, aby Aniela mogła wyjechać na wakacje z Elżbietą. Feliksie, sytuacja finansowa Anieli nie jest teraz zbyt dobra, zaczęła swoją wypowiedź kobieta. Może mógłbyś dać jej trochę pieniędzy, żeby choć raz w życiu mogła wyjechać z Elżbietą na wakacje. Mamo, Aniela ma męża. Syn jej powiedział: znasz Seweryna bardzo dobrze. Nigdy nie dał im pieniędzy, a co dopiero na wyjazd nad morze. Mamo, ja mam własną żonę, własne dzieci. Mam własne pieniądze do wydania. Co najwyżej mogę im trochę dołożyć, powiedział jej Feliks. Feliks nie lubił Seweryna. Uważał go za człowieka nieuczciwego, szczerze kochającego tylko pieniądze, ale nie żonę i córkę. Przestań się wtrącać w ich rodzinę. Aniela sama sobie poradzi. Nie jest już małą dziewczynką, dodał syn. Ale nie mogę jej tak z nim zostawić, bez pieniędzy. To łamie serce mojej mamie, kontynuowała Martyna. No to zróbmy Anieli zasiłek morski. Ty i ja, i sama Aniela też. Niech zainwestuje, zaproponował Feliks. Niedługo będzie lato. Też chcę zabrać rodzinę na wakacje. Nie mam teraz zbyt dużo pieniędzy. Powinniśmy przedyskutować to z Anielą, powiedziała kobieta. Wróćmy do tej rozmowy za dwa dni. Martyna omówiła z Anielą sytuację na morzu. Aniela zgodziła się pomóc. Córeczko, odpoczniesz i zabawisz się, bo żyjesz pod uciskiem tego autokraty. Pojechałabym z tobą, ale muszę pracować. Urlop dostanę dopiero latem. Tak, od dawna chciałem pojechać nad morze. A Elżbieta chciała mi pokazać morze. Aniela powiedziała rozmarzona. Teresa wiedziała o sprawach Anieli i Seweryna. Feliks niczego nie ukrywał przed żoną, a Teresa widziała, jak rozwija się ich związek. Sama jednak nie miała w zwyczaju wtrącać się w cudze związki. Z Anielą nie łączyła ich serdeczna przyjaźń, tylko zwykła, równa relacja. W głębi serca było jej też trochę żal siostry męża, więc nie sprzeciwiała się temu, że Feliks częściowo sponsorował wakacje Anieli i Elżbiety. W końcu jej mąż zarabiał wystarczająco dużo, by utrzymać rodzinę, chociaż Teresa też pracowała i dobrze zarabiała. Feliks, pomóż Anieli. Nie mam nic przeciwko, to twoja siostra, odpowiedziała Teresa. Feliks podszedł do żony i pocałował ją. Jaka ty jesteś wyrozumiała, kocham cię. Feliks i Teresa mieli piękny, czysty związek. Poznali się na studiach i od tamtej pory się nie rozstawali. Przez te 10 lat urodziły im się dwie piękne córki. W ich rodzinie panowała harmonia. Teresa trochę się martwiła, że pojawienie się Martyny wprowadzi niezgodę do ich rodziny, ale na razie nie było większych konfliktów. Pewnego dnia, siedząc przy kolacji pod koniec dnia, Martyna poruszyła temat wakacji. Feliks, mogę pojechać z tobą nad morze, ale przecież nie mogę jechać sama, prawda? Aniela i Elżbieta niedługo pojadą. Jestem na wakacjach, tak jak ty, latem. Pomyślałam, że mogłabym pojechać z tobą, powiedziała Martyna. Teresa spięła się trochę. W wakacje chciałaby trochę odpocząć od natrętnej teściowej, ale tego nie powiedziała na głos. Oczywiście, Martyno, możemy nawet razem pooglądać bony. Teściowa uśmiechnęła się. Chciała zdenerwować synową, ale efekt był odwrotny. Chodź, Tereso, pooglądamy kiedyś razem, powiedziała teściowa. Pomogę ci i dziewczynki puszczę na wycieczki. Feliks również poparł pomysł matki. Oczywiście nie był z tego zadowolony, ale nie miał wyboru. Do lata pozostały 2 miesiące, więc musiał zdecydować się na miejsce wakacji, o co poprosił swoją żonę Teresę. Od tego momentu Martyna i Teresa miały niewypowiedzianą waśń. Martyna zawsze chciała dokuczyć szwagierce. Ta z kolei udawała, że wszystko jest w porządku. Ale napięcie w Teresie rosło z każdym dniem. Aniela wybierała się z córką nad morze. Jej Seweryn był przeciwny ich wyjazdowi. Nikogo nie będzie w domu. Na kim mogła się wyładować, znając temperament męża?
Aniela nie powiedziała mu, że jej mama i brat zapłacili za część wyjazdu. Seweryn już uważał brata żony za aroganckiego i chciwego. Potrzebował, żeby wszyscy zawsze pożyczali mu pieniądze na jego prośbę. Ale Felix ostatnio tylko odmawiał takim prośbom. Miał dość sponsorowania ciągłych niepowodzeń finansowych człowieka, który nie potrafił wziąć odpowiedzialności za żonę i dziecko. Seweryn był zły z tego powodu. Złościło go również to, że Felix robił dokładnie na odwrót, zarówno w biznesie, jak i w rodzinie. Seweryn miał nawet myśli, aby dostać się do domu Felixa i coś ukraść. Początkowo były to myśli z dziedziny fantazji, ale stopniowo zaczęły nabierać realnych kształtów. I w jednej z takich chwil, gdy Seweryn nie miał pieniędzy, postanowił zrealizować ten plan. Musiał jakoś dostać się do ich domu, ale wszystko ułożyło się samo. W maju, kiedy Aniela i Elżbieta były nad morzem, Martyna obchodziła urodziny. Postanowiła uczcić je skromnie, w rodzinnej atmosferze. Dla ozdoby zaprosiła Seweryna, myśląc, że odmówi i nie przyjdzie na imprezę, ale przyszedł. Oprócz niego była jego przyjaciółka Wacława i rodzina Feliksa. Postanowili nakryć do stołu na zewnątrz. Było ciepło. Jedzenie zostało częściowo zamówione z firmy kurierskiej. Kobiety same gotowały gorące potrawy. W końcu wszyscy goście przyszli i usiedli przy stole. Seweryn zachowywał się dość swawolnie i bezczelnie, pozwalał sobie na dwuznaczne żarty na temat teściowej. Goście tolerowali go przez jakiś czas, ale gdy usłyszeli głośne mlaskanie przy stole, przy którym siedziały również dzieci, Felix poprosił Seweryna, aby przeszedł obok stołu. Felix poprosił Seweryna, aby poszedł z nim. Mężczyźni weszli do domu, gdzie Felix spokojnie postanowił z nim porozmawiać. Co ty mówisz? Ty w moim domu, przy moim stole i przy moich dzieciach pozwalasz sobie na coś niepotrzebnego? Felix rozpoczął rozmowę. Seweryn, już pijany, zaczął mówić Felixowi, że nie powinien się tak odzywać. Wdali się w utarczkę słowną, która łatwo mogła przerodzić się w bójkę, gdyby nie interwencja Teresy. Stanęła między nimi i poprosiła Felixa, aby nie doprowadzał do bójki. Felix posłuchał żony. Wynoś się z mojego domu, krzyknął za nią. Wynoś się. Seweryn udał się na tyły domu, by wyjść frontowymi drzwiami, ale po drodze postanowił pobiec na górę i wejść do pierwszego pokoju, jaki udało mu się znaleźć. Tym pierwszym pokojem był pokój jego teściowej Martyny. Nikt nie widział, jak wchodził na pierwsze piętro, więc po cichu zaczął przeszukiwać pokój w poszukiwaniu kosztowności. W końcu w czeluściach szafki na pieniądze znalazł kopertę z pieniędzmi i złotą bransoletkę. Mężczyzna nie zabrał wszystkich pieniędzy z koperty. Zostawił część, ale zabrał złotą bransoletkę. Zadowolony ze swojego znaleziska, dyskretnie zszedł na dół. Wyszedł z domu, wezwał taksówkę i odjechał. Tego samego wieczoru Seweryn udał się do kasyna. Tak, to było całkiem proste. Seweryn stał się zapalonym hazardzistą, o czym nie wiedział jeszcze nikt z jego bliskich. Nawet jego żona Aniela, która zawsze starała się sprawdzać kieszenie męża i w miarę możliwości jego telefon komórkowy. Tego samego wieczoru w kasynie ponownie wydał pieniądze i złotą bransoletkę skradzioną teściowej. Wrócił do domu bez grosza przy duszy, pijany i bardzo zły. A impreza urodzinowa Martyny trwała dalej. Trochę popsuło ją zachowanie Seweryna, ale ogólnie wszyscy bawili się całkiem dobrze. Po tym, jak teściowa zdmuchnęła świeczki na torcie, Felix zapytał ją i Teresę. Czy już zdecydowali, gdzie spędzą wakacje? Tak, Feliksie. Teresa i ja zdecydowałyśmy, że pojedziemy do Turcji. Co o tym sądzisz? Zapytała matka syna. Nie mam nic przeciwko temu. Nigdy wcześniej tam nie byliśmy. Chociaż lot za granicę nie wchodzi teraz w grę, ale niech tak będzie, odpowiedział Felix. Wybraliście już miasto i hotel? Tak, kontynuowała Teresa. Wszystko jest już wybrane. Jeśli się zgodzicie, to opłacę część wyjazdu. Dobrze, dziewczyny. Popieram każdy wasz wybór, pod warunkiem, że wam się spodoba. Felix, to jest bardzo fajny hotel all inclusive. Będziecie mogły jeździć na wycieczki. Tobie i Teresie też pozwolę wychodzić.
przyda Wam się wspólny wyjazd. W końcu to też Twoje wakacje. Kiedy indziej, jak nie na wakacjach, być razem sam na sam, powiedziała Martyna. Po tych słowach Felix i Teresa przytulili się do siebie. Felix pocałował Teresę lekko w usta. Oczywiście, mamo, na wakacjach trzeba sobie ze wszystkim radzić. Po tych słowach wnuczka, Felix i Teresa wyszli na zewnątrz. Przy stole została tylko Martyna i jej koleżanka Wacława. Martyna, powiedziała Teresa, jak skończysz, to proszę zawołaj pokojówkę. Niech posprząta ze stołu. Dobrze, Tereso, odpowiedziała teściowa. W ten ciepły majowy wieczór obie przyjaciółki uciąły sobie miłą pogawędkę o życiu poza domem. Martyna opowiedziała Wacławie, jak jej się żyje z synem. Nie zawsze żyjemy z Teresą w zgodzie, ale ją też rozumiem. Martyna powiedziała, moja teściowa przyjechała z własnymi zasadami i zaczęła tu rządzić. I ja rozumiem twoją synową Teresę, doskonale rozumiem. Sama byłam kiedyś dokładnie taka sama. Miałam dokładnie taką samą teściową jak ty. Można wypić całą krew z człowieka i nawet się nią nie udławić, powiedziała moja przyjaciółka. No Wacława, nie posuwaj się za daleko. Nic nie powiem. Będę cicho. Martyna kontynuowała rozmowę. Tak, jesteś. Nie opowiadaj mi bajek. Znam cię prawie 20 lat. Znam cię jak własną kieszeń. Odkąd zmarł twój mąż, stałaś się taką kobietą, że wszystkim mówisz prawdę, powiedziała jej przyjaciółka. Tak sobie myślałam, Martyno, że potrzebujesz silnego mężczyzny z charakterem, męskiego ramienia, na którym można się oprzeć. Kobieta zawsze tego potrzebuje. Bez mężczyzny kobieta albo się załamie, albo stanie się twarda jak kamień. Jakiego mężczyzny potrzebuje, Wacławo? Odpowiedziała Martyna. Jestem w 6. dekadzie życia. I co z tego? Wacława zaprotestowała. Wiek nie jest miarodajny. Teresa podsłuchała rozmowę o mężczyznach i wpadła na pomysł, żeby umówić Martynę z mężczyzną. Przecież wtedy uciekłaby od Teresy i rodziny. A jeszcze lepiej, mogłaby z nim zamieszkać. Ta myśl długo nie opuszczała głowy synowej, więc w pracy chciała przedyskutować ten pomysł z koleżanką. Zrobiła to w następny poniedziałek w pracy. Koleżanka miała na imię Daria. Ona i Teresa pracowały razem od prawie 5 lat. Daria również była mężatką i mieszkała w mieszkaniu z teściową, a teściowa z mężem i synem. Mieszkanie było duże, ale mimo to Daria uważała, że każda rodzina powinna mieszkać we własnym mieszkaniu. Tylko mąż Darii się z tym nie zgadzał. Nie spieszyło mu się do własnego mieszkania. Tłumaczył to tym, że nie mieli wystarczająco dużo pieniędzy na tak duże mieszkanie. I nie zgadzał się na nic mniejszego. Dlatego przyjaciółka Darii, mieszkająca na tym samym terenie z teściową, rozumiała stan ducha Teresy. Wiesz, Daria, muszę pilnie umówić Martynę z jakimś mężczyzną. A dlaczego ta myśl nie zakradła się do mojej głowy, gdy zamieszkała z nami teściowa? Teresa zadała sobie pytanie. Czy ty myślisz, że tak łatwo byłoby umówić twoją surową kobietę, teściową z mężczyzną? Zapytała Daria. W jaki sposób? Już ja to wymyślę. Muszę gdzieś znaleźć tego mężczyznę. To musi być emerytowany generał albo były dyrektor szkoły. Mężczyzna musi być podobny do mojej teściowej, o ile ma silniejszy charakter od Martyny. Masz takich wśród znajomych, powiedz mi? Zapytała Teresa. Ale nie mogę tak od razu powiedzieć. Chyba nikogo takiego nie znam, chociaż wydaje mi się, że są. Mam jednego byłego dyrektora, który niedawno przeszedł na emeryturę. Lubi samochody, lubi je składać i rozkładać. Całe dnie spędza w garażu. Ale szczerze mówiąc, nie patrzy na kobiety. Miał żonę, zmarła dawno, dawno temu. Mieszka sam. Jego dzieci czasami go odwiedzają, ale jest przyzwyczajony do samotności. Więc gdzie mieszka? Oczy Teresy rozbłysły. Masz jakieś zdjęcie? To ojciec mojej koleżanki z klasy. Nadal jesteśmy w dobrych stosunkach. Dokładnie to samo powiedział mi o swoim ojcu, powiedziała Daria. Teraz ty i ja pójdziemy na stronę i spróbujemy znaleźć jego ojca. Daria zaczęła szukać strony kolegi z klasy Sebastiana na portalach społecznościowych. To była moja pierwsza miłość. W 8. klasie tak mocno się kochaliśmy. Trzeba było wiedzieć.
Prawdopodobnie nigdy nie kochałam mojego męża tak mocno jak jego. A oto i on, jego ojciec, ma na imię Szymon, powiedziała Daria. Zobacz, całkiem młody i przystojny mężczyzna w kwiecie wieku, powiedziała Daria, pokazując Teresie zdjęcie Szymona. Na zdjęciu starszy mężczyzna stał z innym mężczyzną, ale młodszym. Obaj mężczyźni na zdjęciu wyróżniali się posągową budową i brązowymi oczami. No nie wiem, jak można było nie zakochać się w takim przystojniaku. Wszystkie dziewczyny w 8 klasie musiały się za nim uganiać, powiedziała Teresa. Tak, nie byłam jedyna, ale on wybrał mnie. Ale po 9 klasie wyjechałam na studia. Dlatego zerwaliśmy. Teraz jest żonaty, ma syna, powiedziała zamyślona Daria. Ty i ja się rozpraszamy, choć powinniśmy myśleć o Szymonie. Pytanie teraz, jak zorganizować ich spotkanie z Martyną. W porze obiadowej skontaktuję się z Sebastianem i w międzyczasie zrobię rozeznanie. Spotkamy się pod koniec dnia, powiedziała Daria. Dobrze, koleżanko, odparła Teresa. Bardzo mi pomagasz. Co ja bym bez ciebie zrobiła? A tu będzie można wyjechać na wakacje bez Martyny i jej wiecznych wykładów. Miejmy nadzieję, odpowiedziała Daria. I dziewczyny wyszły. Wieczorem po pracy spotkały się zgodnie z ustaleniami. Teresa i Daria postanowiły przejść się po parku, który był niedaleko. I co? Zadzwoniłaś do Sebastiana? Teresa zapytała pospiesznie. Tak, zadzwoniłam. Nie musiałam mu opowiadać całej rozmowy przez telefon, a raczej poprosił mnie o spotkanie, żeby omówić wszystko osobiście, odparła Daria. To gdzie się spotykacie? Nad brzegiem morza, odpowiedziała. A kiedy? Dziś wieczorem o 7, więc pójdę prosto stąd. Przy okazji powiedziałam mężowi, że wychodzimy dziś z tobą i że się spóźnię, odparła Daria. Ej ty, koleżanko, nie oddalaj się za bardzo na tym spotkaniu, bo nagle odżyją stare uczucia, miłość i takie tam. Oczywiście, Tereso, będę się kontrolował. Oboje z Sebastianem mamy drugie połówki i dzieci. Nie jesteśmy już ósmoklasistami i idę na to spotkanie tylko ze względu na ciebie. Chcę, żeby spokój mojej przyjaciółki nie był zakłócany przez ciągłe pouczanie teściowej. Dziękuję ci bardzo, Daria. Opowiedz mi później, jak do tego wszystkiego doszło, powiedziała Teresa. I dziewczyny rozstały się. Teresa pojechała do domu na wieś, a Daria na spotkanie z Sebastianem. Sebastian, cześć! Krzyknęła Daria do mężczyzny stojącego przy stoisku z napojami. O, Daria, cześć! Powiedział Sebastian, przyglądając się Darii od stóp do głów. W ogóle się nie zmieniłaś od 8 klasy. Jesteś tak samo urocza. Daj spokój. Nie zmieniłam się? Owszem, zmieniłam się. Wszyscy się starzejemy. Ja mam męża i dorastającego syna, powiedziała Daria. Ja też jestem mężatką i też mam syna. A jak ja cię kochałam w 8 klasie. Potem odeszłam i to był koniec naszej miłości. Daria powiedziała zamyślona. Tak, musiałam się uczyć. I nie poszłaś ze mną? Chodźmy na kawę. Chcesz? Zapytał Sebastian. Tak, chcę. Poproszę latte. Dobrze, powiedziała Daria. Para wzięła kawę i zaczęła niespiesznie spacerować wzdłuż promenady, rozmawiając o historiach ze swojego życia i odległej młodości. Pamiętasz Lilianę z równoległej klasy? Daria zapytała chłopaka. Tę rudą z piegami? Oczywiście, że pamiętam. Była jeszcze dobra w rysowaniu, odparł mężczyzna. Teraz mieszka w Hiszpanii. Poznała Hiszpana, który przyjechał do Rosji odwiedzić swoich krewnych i wpadli na siebie. Teraz mieszka w Hiszpanii od 8 lat. Daria, pamiętasz Ryszarda? Był o rok starszy. Teraz jest głównym lekarzem w publicznym szpitalu w stolicy. Naprawdę? To ten Ryszard, który zawsze wszystkiego się bał. Pamiętam, jak z chłopakami ciągle go goniliśmy, powiedziała Daria. Tak, goniliśmy, ale poszedł na medycynę i stał się szanowanym człowiekiem. Sebastian, opowiedz mi o sobie, jak ma na imię twoja żona. A twój syn? Gdzie się poznaliście? Teresa była zainteresowana. Interesowało ją wszystko. Zastanawiała się, za kogo Sebastian ją wymienił. Czy jego żona była do niej podobna? Moja żona ma na imię Maja. Chodziliśmy na ten sam uniwersytet i jeśli musisz wiedzieć, ona wcale nie jest do ciebie podobna.
jest brunetką o zielonych oczach. Jak widzisz, zupełne przeciwieństwo ciebie. Poznałem ją na ostatnim roku i mieliśmy cichy romans. Nie było w nim namiętności. Prosta, równa miłość, bez włoskiej pasji, powiedział. Maja jest spokojna, pracuje jako pedagog szkolny, uczy biologii w liceum. Czuję się przy niej komfortowo. Nigdy mnie nie zgorszy, jeśli długo łowiłem ryby albo spóźniłem się do pracy. A sam pamiętasz, w odległej ósmej klasie? Zapytał Sebastian i zaśmiał się. Tak, w ósmej klasie też taki byłem. Pamiętam, jak doprowadziłem cię do histerii przy wszystkich, gdy odprowadzałeś Monikę z lekcji do domu, bo bała się psów. Nie wiedziałam, że dzień wcześniej wystraszyła ją sfora bez pańskich psów. I byłeś taki szlachetny, że poszedłeś odprowadzić koleżankę z klasy. Dzieliła się wspomnieniami Daria. Albo pamiętasz, jak w dziewiątej klasie na dyskotece ciągnąłeś za włosy nieznajomą dziewczynę, która się upiła i mnie podrywała? Powiedział Sebastian, śmiejąc się. Tak, pamiętam. Nie mogę tego zapomnieć. Cała szkoła mówiła o tym przez tydzień. Sebastian i Daria kontynuowali spacer brzegiem morza, popijając filiżankę pysznej kawy. Byli razem bardzo szczęśliwi, mimo że minęły lata od ich rozstania. Jak się masz, Daria? Co u twojego męża? Czym się zajmuje? Jesteś z nim szczęśliwa? Mężczyzna zapytał po 30 sekundach ciszy. Mój mąż ma na imię Grzegorz. Pracuje w banku. Mamy syna Zbigniewa, ma 5 lat. Mieszkamy w mieszkaniu z rodzicami męża. Owszem, mieszkanie jest duże, ale z jakiegoś powodu mąż nie chce wyprowadzić się od matki i bardzo mnie to stresuje. Uważam, że rodzina powinna mieszkać oddzielnie od rodziców, powiedziała Daria. Tak, ja też tak uważam. Niezależnie od tego, czy są to rodzice męża, czy żony. Wyprowadziliśmy się z Mają od jej rodziców kilka lat temu. Wzięliśmy kredyt hipoteczny i kupiliśmy własne mieszkanie. I wiesz, jak dobrze jest mieszkać we własnym mieszkaniu? Można robić, co się chce i kiedy się chce. Tak, całkowicie się z tobą zgadzam, Sebastian. Przyszedłem do ciebie z ogromną prośbą. Mam koleżankę, której teściowa wprowadziła się na stałe. A tu teściowa przez wiele lat wypijała krew z koleżanki swoimi napomnieniami i moralizatorstwem. Postanowiliśmy więc umówić teściową z twoim ojcem Szymonem. Pomożesz? Daria zapytała wprost byłego kolegę z klasy. Sebastian był wręcz zaskoczony taką prośbą. Z moim ojcem? Tak. Mój tata oprócz swoich samochodów nie chce widzieć nic innego. Ma na ich punkcie obsesję. Więc musimy go trochę oderwać od jego samochodów. Musimy go jakoś zwabić do domu Martyny. Nie zdarza mu się naprawiać niczego u ciebie, prawda? Na przykład pralek czy mikrofalówek? Zapytała Daria. To też potrafi i to bardzo dobrze, odparł Sebastian. To świetnie. Więc pojedzie na wieś naprawić pralkę Martyny. Daria powiedziała triumfującym głosem. Daria, zawsze wiedziałem, że gdziekolwiek pojawi się jakiś szalony pomysł, ty tam jesteś, powiedział Sebastian i uśmiechnął się. Dużo trzeba, żeby mój ojciec zżył się z kobietą, która ma trudny charakter. Zrobimy to, obiecuję, powiedziała Daria. W tym czasie Sebastian i Daria przechodzili obok hotelu. Ich wzrok zatrzymał się na budynku. Spojrzeli na siebie i w milczeniu ruszyli w jego stronę. Jesteś pewna, że chcesz to zrobić? Zapytał Sebastian. Szczerze? Tak. Przypomniałam sobie całą naszą młodość z tobą. Jak bardzo cię kochałam. Co by było, gdybyśmy się pobrali? Daria powiedziała zamyślona. Nie zapominajmy, że oboje mamy rodziny, za które jesteśmy odpowiedzialni. Tak, oczywiście. Nikt nigdy by się o tym nie dowiedział, powiedziała Daria. I poszli do hotelu. Ten wieczór para spędziła razem. Nie mieli zbyt wiele czasu, więc wieczorem wszyscy byli w domu i udawali, że nic się nie stało. Sebastian i Daria umówili się, że w piątek wieczorem zadzwonią do Szymona, aby naprawił pralkę w domu Teresy. To powiedz mi, Daria, jak tam twoje spotkanie z Sebastianem? Zapytała następnego dnia rano Teresa. Po tym pytaniu Daria zarumieniła się. Doszło do czegoś między wami? Jej przyjaciółka zapytała szeptem. Tak, byliśmy razem w hotelu, odpowiedziała szeptem Daria. Nie mów nikomu,
poprosiła winnym głosem. Daria, co ty wyprawiasz? Przecież masz rodzinę. Jak mogłaś to zrobić? Teresa zapytała z oburzeniem. Nie mogłam się powstrzymać. Wczoraj znowu było jak w 8 klasie. Ale nie martw się, stary. Mam Szymona. Okazuje się, że jest naprawdę dobry w naprawianiu pralek. Przyjedzie w piątek naprawić pralkę teściowej. Ale upewnij się, że Martyna jest sama w domu. Nie martw się, zajmę się tym, odparła Teresa. Ale musisz uważać na swoją pierwszą miłość. W końcu jesteście małżeństwem od 6 lat. Nie chcesz zrujnować swojej rodziny przez 5-minutową obsesję. Tak, wiem, Tereso, wiem, szczerze, nie będę, obiecała Daria. Na te słowa dziewczyny rozeszły się do swoich miejsc pracy. Dzień dopiero się zaczynał, a pracy było jeszcze sporo. Piątek zbliżał się niepostrzeżenie. Tego dnia Szymon miał przyjść do domu Martyny. Teresa wcześniej uprzedziła teściową, która wzięła wolne w pracy, że znajomy mężczyzna przyjdzie zobaczyć, co się stało z pralką. Martyna zapewniła synową, że go przyjmie i wszystko mu pokaże. Sebastian natomiast ledwo zdołał namówić ojca na wyjazd na wieś. Po wielu namowach udało mu się. Martyna była w kuchni, gdy zadzwonił dzwonek do drzwi. Dzień dobry, powiedziała kobieta, otwierając drzwi. Dzień dobry, odpowiedział jej mężczyzna i spojrzał na stojącą przed nim kobietę w szlafroku. Przyszedłem obejrzeć samochód. Syn powiedział mi, że sprawa jest trudna. Tak, tak. Maszyna była kupiona niedawno, ale jest zepsuta. Martyna zawiozła mężczyznę do pralni. Zastanawiamy się, czy ją naprawić, czy oddać na gwarancję. Rzucę okiem i powiem, co robić, powiedział mężczyzna. Przy okazji mam na imię Szymon. Miło mi. A ja jestem Martyna, to dom mojego syna. Właśnie się do nich wprowadziłam. Rozumiem. Przez długi czas mieszkałem sam. Po śmierci żony nie spotkałem innej wartościowej kobiety. Ja też mieszkam sam, powiedziała Martyna. Zaczęli rozmawiać. Czasami była bardzo szczera. Z jakiegoś powodu Martyna chciała opowiedzieć nieznajomemu mężczyźnie całe swoje życie. Szymon był zajęty przeglądaniem i naprawianiem pralki. Minęło pół godziny, gdy powiedział: No, wszystko zrobione. Pralka może dalej prać. Była mała wada fabryczna, ale dało się ją naprawić. Udało się. Dziękuję bardzo, Szymonie, powiedziała wesoło kobieta. Szymon, odpowiedział. Przyzwyczaiłem się, że tak mnie nazywają na emeryturze. Przez wiele lat byłem dyrektorem szkoły. Naprawdę? Martyna była szczerze zaskoczona. Może napijemy się herbaty? Zrobię pyszną herbatę miętowo-pomarańczową. Szymonowi nigdzie się nie spieszyło, więc chętnie zgodził się na filiżankę herbaty z kobietą. Ich ceremonia herbaciana trwała około godziny, po czym Szymon wstał i zaczął szykować się do powrotu do domu. Na pożegnanie wymienili się numerami telefonów. Tak na wszelki wypadek, gdyby w domu były jeszcze jakieś zepsute sprzęty. O dziwo, Martyna polubiła tego dostojnego mężczyznę, który w dodatku był byłym dyrektorem szkoły. Od dawna nikt jej się nie podobał. Po odejściu męża miała tylko jeden romans, który trwał zaledwie 3 miesiące. Był to romans biurowy. Do ich działu został przeniesiony mężczyzna. Był 3 lata młodszy od Martyny. Jako główna księgowa często rozmawiała z nim o raportach. To właśnie przy jednym z takich raportów wybuchła między nimi namiętność. Przez całe 3 miesiące kobieta latała do pracy jak na skrzydłach, a mężczyzna, który bardzo pięknie się nią opiekował, dawał kwiaty bez powodu, w restauracjach traktował. Zawsze spotykali się na neutralnym terytorium, ale minęły 3 miesiące i powóz Kopciuszka zamienił się w dynię. Okazało się, że mężczyzna był żonaty. Jego żona dowiedziała się o jego burzliwym oficjalnym romansie, wywołała taki skandal i zabrała męża z dala od grzechu w innym mieście. Całe towarzystwo długo dyskutowało o tym romansie, a Martyna wcale się tego nie wstydziła. Po pierwsze nie wiedziała, że jest żonaty, a po drugie była tak spragniona męskich uczuć, że chwyciła tę szansę jak koło ratunkowe. Te 3 miesiące jej życia były wypełnione prawdziwym kobiecym szczęściem. Oczywiście nie chciała zrujnować rodziny, ale było jej bardzo przykro, że mężczyzna odszedł.
A teraz, po długim czasie, jej oczy znów rozbłysły. Przez cały wieczór myślała tylko o tym mężczyźnie. Następnego wieczoru Martyna odkryła, że z koperty zniknęły pieniądze i złota bransoletka. Przerwała jej fala emocji. Czy złodziejem naprawdę był Szymon, były dyrektor szkoły, który sprawiał wrażenie porządnego człowieka? Martyna nie powiedziała o tym synowi i synowej, ale postanowiła zadzwonić do Szymona i zaprosić go gdzieś, a w międzyczasie wyciągnąć od niego wszystkie informacje. Szymon zgodził się zaskakująco szybko. Umówili się na spotkanie w kawiarni. Martyna do niedzieli była ponura, ale nikomu nie zdradziła powodu swojego smutku. W niedzielne popołudnie Szymon po nią przyjechał. Gdy jechali do miasta, Martyna nie mogła powstrzymać się od rozpoczęcia rozmowy na temat zaginięcia. Wiesz, Szymon, po twoim wyjeździe z mojej szafki zniknęły pieniądze i złota bransoletka. W domu nie było nikogo oprócz ciebie. Kobieta zaczęła rozmowę. Szymon przerwał gwałtownie, spojrzał na Martynę i powiedział: myślisz, że zabrałem pieniądze? Zapytał cicho. Nie wydaje mi się, ale w domu nie było nikogo oprócz ciebie, powiedziała niewyraźnie. Szymon skręcił ostro w drogę i pojechał z powrotem w stronę domu. Bez słowa. Podwiózł kobietę pod dom, otworzył przed nią drzwi. Martyna wysiadła z samochodu. Szymon odjechał. Poczuła się nieswojo. Może oskarżyła o kradzież niewinnego człowieka. Zamyślona i zdenerwowana weszła do domu. Teresa od razu zorientowała się, że coś jest nie tak. Martyna, co się stało? Nie masz twarzy? Zapytała Teresa. Teściowa zamilkła na chwilę, po czym dodała, że z jej pokoju zniknęły pieniądze. Odkryła to dopiero wczoraj. Oprócz Szymona nikogo więcej nie było tego dnia w domu. Więc może zaginęły wcześniej? Zapytała Teresa. Nie wiem. Teściowa powiedziała ze łzami w głosie. Obwiniałam go o wszystko Szymona. Obraził się i przywiózł mnie z powrotem do domu. Czekaj. Mamy kamery na pierwszym piętrze w korytarzu. Już teraz możesz obejrzeć materiał z tygodnia do przodu. Martyna była zaskoczona, że w domu są kamery. Dlaczego mi o tym nie powiedziałaś? Zapytała teściowa. Przecież je widać. Nie są ukryte. Następnie obie kobiety usiadły przy komputerze i zaczęły przeglądać nagrania sprzed tygodnia. Kamery pokazały, że Szymon wczoraj nawet nie wszedł na pierwsze piętro i a priori nie mógł ukraść pieniędzy z pokoju teściowej. Ale oto dotarli do weekendu, kiedy Martyna obchodziła urodziny i mieli gości, w tym Seweryna. Następnie kobieta zobaczyła, że to Seweryn wtargnął do pokoju teściowej i przebywał tam około 3 minut. Wyszedł z pokoju trzymając coś w rękach. Z nagrania nie wynikało, co trzymał, ale kobieta zorientowała się, że to on ukradł pieniądze i bransoletkę. Teresa, wstydź się Szymonie, oskarżając zupełnie niewinnego człowieka o kradzież. Och, jaka byłam nieostrożna, żałowała Martyna. Uspokój się. Nie zrobiłaś tego z premedytacją i nie wiedziałaś, że zrobił to Seweryn. Zadzwoń dziś do Szymona. Przeproś za pochopne wnioski. Tak. Sytuacja była nieprzyjemna, ale ważne, żeby w porę przeprosić, powiedziała Teresa. Co teraz zrobić z Sewerynem? Złożyć doniesienie na policję? Z drugiej strony to mąż pani córki. Och, Seweryn, Seweryn. Mówiłam Anieli, że ma złego męża. Zaraz sama do niego zadzwonię. Martyna wybrała numer zięcia. Odebrał niemal natychmiast. Seweryn, nie chcesz mi oddać czegoś, co nie należy do ciebie? Zapytała go teściowa. Aniela? No to oddawaj! Seweryn odpowiedział ze śmiechem w głosie. Widać było po jego głosie, że jest pijany. Ja nie żartuję, Seweryn. Mam nagranie z monitoringu, jak kradniesz pieniądze i złotą bransoletkę z mojego pokoju. Mężczyzna po drugiej stronie spiął się. Niczego nie zabrałem. Możesz wyrzucić to nagranie. To nieprawda. Niczego nie ukradłem, powiedział mężczyzna i rozłączył się. Ale Teresa, rozmowa z nim jest bezcelowa. Wiedziałam o tym, powiedziała ze smutkiem teściowa. Miałeś tam dużo pieniędzy? Zapytała Teresa. Około 50 000, odparła. Tak, to nie jest mała kwota, ale idź na policję i złóż doniesienie. Aniela przyjedzie i zdecydujemy, co z nią zrobić. Ale teraz, szczerze mówiąc,
Nie wiem, co robić. Nie chcę zostawić Seweryna bezkarnego. W porządku. Nie zapomnij zadzwonić dziś do Szymona. Przypomniała mi szwagierka, uśmiechając się enigmatycznie. Wyglądało na to, że jej plan zaczyna działać. Przynajmniej jedno było pewne. Mężczyzna był bardzo zainteresowany jej teściową. Gdy tylko Teresa poszła do swojego pokoju, Martyna natychmiast zadzwoniła do Szymona. Szymon nie odebrał telefonu od razu, ale dopiero za trzecim razem. Szymon, przepraszam, pomyliłam się. Martyna powiedziała przepraszającym głosem. Okazało się, że w domu są kamery przemysłowe. Przejrzeliśmy nagrania i znaleźliśmy prawdziwego złodzieja. To było pochopne z mojej strony, że od razu cię oskarżyłam i jestem gotowa ci to wynagrodzić. Co muszę zrobić, żeby to zrobić? Zapytała. Mężczyzna milczał przez chwilę, po czym odpowiedział. Przyjadę po ciebie dziś wieczorem o 7:00. I rozłączył się. Martyna zastanawiała się, czy już jej wybaczono, czy trzeba zrobić coś jeszcze. Wieczorem Szymon jednak od razu odebrał ją samochodem. Powiedział, że tym razem jej wybaczył, ale więcej nie pozwoli się tak traktować. Martyna jeszcze raz szczerze go przeprosiła i powiedziała, że to się więcej nie powtórzy. Wieczór minął w miarę spokojnie. Po udanym spacerze mężczyzna odwiózł kobietę do domu, więc niezauważalnie DLA obojga, spacery Szymona i Martyny stały się regularne. Syn i synowa przyzwyczaili się nawet do tych spacerów. Teresie było to na rękę. Próbowała nakłonić teściową, aby z ich życia przerzuciła się na swoje. Teresa jednak bardzo martwiła się o Darię, która zakochała się w Sebastianie po uszy. Ich spotkania nie zakończyły się na tym jednym spotkaniu i nadal regularnie spotykali się w hotelu. W tym czasie Daria bardzo się zmieniła. Rozkwitła, wypiękniała, zaczęła poświęcać dużo czasu swojemu wyglądowi. Wiesz, Tereso, dawno nie byłem tak szczęśliwy. I nawet jeśli tarzamy się jak małe dzieci, ale podoba mi się to jeszcze bardziej, Daria podzieliła się z Teresą. Co chcesz robić dalej? Nie spędzisz reszty życia chowając się po kątach jak małe dzieci. A jak mąż się dowie? Albo jego Maja? Zapytała Teresa. Nie zastanawiałam się nad tym. Gdyby poprosił, żebym z nim zamieszkała, zgodziłabym się bez wahania. Odpowiedziała jej zamyślona przyjaciółka. Tak, Grzegorz i ja mamy rodzinę, ale w naszym związku nie ma iskry, nie ma ognia. On nie chce nic zmieniać, nie chce wprowadzić się do swojego mieszkania, nie próbuje nic robić. Nie podoba mi się jego bierność. Przyzwyczaił się do mieszkania z matką, do tego, że ona decyduje za niego o wszystkim. Masz szczęście, że masz męża, to zdeterminowany biznesmen. Ale zaczęliśmy też budować rodzinę, a potem mieliśmy kilka zagmatwanych sytuacji. Staraliśmy się z Feliksem rozwiązywać wszystko od razu, nie kumulować negatywów. Jeśli nie byłem z czegoś zadowolony, od razu o tym mówiłem. Feliks działał w ten sam sposób, powiedziała Teresa. Ja też postanowiłam robić to samo, ale Grzegorz jest inny. Sebastian też jest zmęczony zbyt spokojną Mają. Tęskni za ogniem i iskrą, którą mieliśmy w tej odległej 8 klasie. Spotkaliśmy się w momencie, kiedy oboje tego potrzebowaliśmy, powiedziała mi Daria. Ja, Daria, im tego nie wybaczę. I moje prawdziwe szczęście. Wychodząc za Grzegorza, musiałaś coś do niego czuć. Twój syn tak dobrze dorasta, nie psując wszystkiego. Nie moralizujmy, przyjaciółko, co będzie, to będzie, odpowiedziała Daria. Martyna bardzo polubiła Szymona. Zaprosił ją nawet na wspólne wakacje. Szymon, wykupiliśmy już DLA wszystkich wycieczkę do Turcji. Nie możesz odstąpić od umowy, będziesz musiał zapłacić Feliksowi karę, odpowiedziała Martyna. Słuchaj, jedź z nami do tego samego hotelu. Trzeba tylko dojechać do miasta i zarezerwujemy razem pokój. To świetny pomysł. Martyna Szymon poparł pomysł. Ale będziemy mieszkać w różnych pokojach, zapytał dwuznacznie. Chciałabym zamieszkać z tobą w jednym pokoju, żeby nasz balkon wychodził na morze. Pięknie. Zarezerwujmy pokój z dużym łóżkiem. I wtedy zdecydujemy o sytuacji. Martyna wyznała mężczyźnie, że krępuje mnie bycie zakochaną nastolatką przy dzieciach i wnukach. Więc może na starość ty i ja zafundujemy sobie kawałek miłości i przyjemności. A Martyna?
Powinniśmy chwycić to obiema rękami. Mieliśmy szczęście się poznać, a para objęła się jakby po 20 latach rozłąki. Aniela i Elżbieta od 10 dni były na wakacjach nad morzem. Po powrocie do mieszkania nie poznały go. Na podłodze leżały butelki i inne śmieci, porozrzucane po pokojach. Łóżko nie było pościelone, prawdopodobnie od czasu ich wyjazdu. Na kanapie w salonie spał pijany Seweryn. Nie było sensu go teraz budzić, więc Aniela zaczęła po cichu sprzątać. Już na morzu rozmyślała, czy dla dobra córki warto było utrzymywać małżeństwo z Sewerynem. Owszem, kochała go, ale nie mogła znieść ciągłego braku pieniędzy i niechęci męża do pracy. Była tym zbyt zmęczona. Aniela miała reset wszystkich wartości na morzu. Było wystarczająco dużo czasu, aby zastanowić się nad sensem życia. Martyna przyjechała, by dodać kolejny płomień do ognia ich związku. Czy wiesz, moja córko, że twój mąż jest złodziejem? Bez żenady ukradł z mojego pokoju pieniądze i złotą bransoletkę. Celowo nie złożyłam jeszcze doniesienia na policję, bo chciałam poczekać na twój przyjazd, powiedziała od progu mama. Aniela powiedziała zmęczonym głosem. A powinnaś była od razu go zgłosić, mamo. Nad morzem zmieniłam zdanie i postanowiłam, że też chcę być szczęśliwa. Jeśli ja będę szczęśliwa, to i Elżbieta będzie szczęśliwa. I żyć z tym stworzeniem. Aniela wskazała palcem w kierunku śpiącego Seweryna. Nie chcę. Za dużo już zniosłam. Okazało się, że Seweryn przegrywał wszystkie pieniądze w kasynie. Tak mi powiedział kolega, jak byłam nad morzem. Och, co ty mówisz, on jest hazardzistą, szepnęła Martyna. Tak, mamo. I dowiedziałam się o tym dopiero niedawno przez osoby trzecie. Ile pieniędzy wydał na swój hazard? A stać nas było na tak wiele. Na morze na przykład. A nie jechać pierwszy raz nad morze, na twoje rozdawnictwo, powiedziała Aniela i rozpłakała się. Jej mama zaczęła ją pocieszać. Spokojnie, córeczko, wszystko będzie lepiej. Zobaczysz, jesteś jeszcze młoda. Zostaw go bez żalu. Jeśli pozwolisz, jeszcze dziś złożę na niego doniesienie na policję. Napisz, mamo, ile bólu nam sprawił. Martyna wróciła do domu, do syna. Aniela i Elżbieta zostały z tyłu. Wieczorem obudził się Seweryn, opuchnięty, z kacem. Był zły. Nie cieszył się z przyjazdu córki i żony. Podróżowaliście? Kobiety marnotrawne są tutaj, powiedział surowo. Aniela postanowiła na nic nie czekać i od razu powiedziała. Sewerynie, chcę się z tobą rozwieść i w tej chwili musisz opuścić mieszkanie. Co jeszcze? Nigdzie się nie wybieram. I mocno chwycił żonę za rękę. Aniela krzyknęła z bólu, ale Seweryn zatkał jej usta dłonią. Potem pchnął ją mocno na kanapę i upadła. Seweryn usiadł na niej i zaczął ją bić. Elżbieta, która była w tym momencie w domu, wbiegła do pokoju, zobaczyła ten straszny obraz i krzyknęła. Tato, tato, proszę, nie, nie bij mamusi. Ale Seweryn zdawał się jej nie słyszeć. Nie przestawał bić Anieli. Wtedy przerażona dziewczynka przyniosła z kuchni drewnianą deskę do krojenia i uderzyła nią ojca w głowę. Seweryn był przez chwilę oszołomiony. To wystarczyło, by Aniela wyrwała się spod niego, chwyciła Elżbietę i razem, zabierając tylko telefon i torebkę, wybiegły z mieszkania. Na ulicy złapały taksówkę, szybko do niej wsiadły i pojechały do Feliksa. Gdy Aniela i Elżbieta wsiadały do taksówki, z wejścia wybiegł wściekły Seweryn. Nie miał czasu dogonić uciekającej rodziny. Późnym popołudniem przerażona Elżbieta i pobita Aniela dotarły do domu brata Feliksa. Kiedy zaczęły dzwonić dzwonkiem, wystraszyły całą rodzinę. Martyna otworzyła drzwi i natychmiast krzyknęła. Aniela, kto ci to zrobił? Czy to Seweryn? Zapytała córkę przerażonym, donośnym głosem. Aniela tylko przytaknęła w odpowiedzi. Cały czas płakała. Teresa natychmiast zaniosła przerażoną Elżbietę do dziewczyn na pierwszym piętrze. Chodźmy na policję, powiedział Felix, biorąc Anielę za rękę. Ten drań nie zatrzyma się od razu. Poczekaj, pójdę z tobą, powiedziała Martyna. Ja też złożę na niego doniesienie o kradzieży. Felix, Aniela i Martyna wsiedli z Felixem do samochodu i pojechali na komisariat. Teresa została w domu z dziećmi.
Felix bardzo martwił się o żonę. Co by było, gdyby Seweryn miał czelność przyjść do ich domu? Odepchnął jednak od siebie te myśli. Na komisariacie przebywali około 2 godzin. Gdy przyjechali, w kuchni czekała na nich tylko Teresa. Dziewczynki już spały. Następnego dnia Teresa wzięła wolne w pracy. Potrzebowała kogoś, kto zostałby z Anielą i Elżbietą. Postanowili zostać z nimi przez jakiś czas. Dziś wieczorem Felix i Martyna mieli pojechać do Seweryna i z nim porozmawiać, gdyby do tej pory nie zrobiła tego policja. Ale policja była szybsza od nich. Już rano złapali pijanego mężczyznę i zabrali go na komisariat. Z komisariatu Seweryn mógł wykonać tylko jeden telefon. I był to telefon do Anieli. Anielo kochana, przyjedź po mnie proszę. Tak bardzo cię kocham, błagał ją mąż. Ale Aniela pamiętała całą ostatnią noc. Moment, w którym mąż bez żalu pobił ją na oczach ich córki. Nie, Sewerynie, zbyt długo to znosiłam. Mam dość. Teraz ty musisz odpowiedzieć. Ty, nieszczęśniku, krzyknął Seweryn do słuchawki. Chciał jeszcze powiedzieć coś niemiłego Anieli, ale nie zdążył. Rozłączyła połączenie. W tym momencie kobieta zdała sobie sprawę, że musi jak najszybciej opuścić tego człowieka. Seweryn trafił do aresztu śledczego na 3 miesiące za bójkę i kradzież. Miał tam siedzieć do końca śledztwa. W lipcu Felix z rodziną, Martyną i Szymonem wyjechali na 2 tygodnie nad morze. Byli spokojni o Aniele, bo przez ten czas Seweryn nie mógłby jej skrzywdzić w areszcie. Szymon i Martyna nie ukrywali już swojego związku. Nie ukrywali się i mieszkali razem nad morzem w jednym pokoju. I tak jak chciał Szymon. Z ich pokoju roztaczał się widok na morze. Felix i Teresa również lubili się nawzajem. Dziewczyny często bywały u babci w pokoju, więc miały DLA siebie czas. Daria i jej pierwsza miłość Sebastian szaleli. Nie była już nieśmiała. Wieczorami pisała do Sebastiana miłosne wiadomości. Sebastian początkowo próbował coś ukryć przed żoną, ale najwyraźniej miłość uderzyła go zbyt mocno. Jedną z tych wiadomości, gdy był pod prysznicem, przeczytała jego żona Maja. Kochanie, bardzo za tobą tęskniłem. Spotkajmy się jutro wcześnie w naszym hotelu. Na końcu wiadomości było wiele uśmiechniętych buziek i serduszek. Maj zrobiło się gorąco. Jej ukochany, oddany mężczyzna oszukiwał ją przez cały ten czas. Miała ochotę natychmiast przesłuchać męża w łóżku. Powstrzymała się jednak. Maja postanowiła śledzić go jutro. W którym hotelu się spotkali i ogólnie przyjrzeć się kobiecie. Sebastian wyszedł spod prysznica jak gdyby nigdy nic. Podszedł do żony i przytulił ją. Maja nie okazała żadnych oznak urażenia. Następnie Sebastian podszedł do telefonu i odczytał wiadomość. Jego wyraz twarzy nie zmienił się. Napisał coś szybko i odłożył telefon na szafkę nocną obok łóżka. Tej nocy Maja prawie nie spała. Zastanawiała się, co zrobiła źle. Dlaczego jej mąż, którego tak bardzo kochała, zdradzał ją? I kim była ta kobieta? Nie spała całą noc. Dopiero rano przygotowała dziecko do przedszkola i jedyne, o co zapytała męża, to: Sebastian, o której masz dzisiaj wolne? Może gdzieś wyjdziemy? Minęło trochę czasu. Sebastian zawahał się. Nie wiedział, jak odpowiedzieć żonie bez urazy i podejrzeń. Maja, spóźnię się dziś. Po pracy wyjeżdżamy z kolegą na negocjacje. A o której wyjeżdżasz na negocjacje? Zapytała. Około 5 wieczorem. Odpowiedział jej mąż. Pocałował ją w policzek i wyszedł do pracy. Maja miała dziś 5 lekcji, które kończyły się w porze obiadowej, ale musiała też sprawdzić zeszyty i przygotować się na jutro. Ale około 5 na pewno będzie musiała być w pracy męża. Dzień zleciał szybko i już o 4:30 Maja siedziała w taksówce niedaleko pracy Sebastiana. Siedziała tak jakieś 15 minut, kiedy jej mąż, trzymając w ręku swoją niezmienną teczkę, wysiadł, wsiadł do samochodu i odjechał. Idź po ten samochód, Maja rozkazała taksówkarzowi. Taksówkarz posłusznie ruszył za czarnym Volkswagenem. Jechali przez krótki czas.
Gdy Volkswagen zaparkował przed centrum handlowym, wsiadła do niego stosunkowo młoda blondynka o niebieskich oczach. Maja usiadła na tylnym siedzeniu i starała się jak najlepiej przyjrzeć kobiecie, która wtargnęła do ich rodziny. Po tym jak blondynka wsiadła do samochodu, samochód ponownie ruszył i pojechał dalej. Taksówka podążyła za nim. Jechali już jakieś 15 minut, kiedy Volkswagen zatrzymał się przy hotelu niedaleko wybrzeża. Sebastian wysiadł, podszedł do przedniego siedzenia pasażera i szarmancko otworzył drzwi, z których wysiadła Daria. Trzymając się za ręce, weszli do hotelu. Obserwująca to wszystko Maja nie mogła powstrzymać łez i rozpłakała się w taksówce na oczach nieznajomego. Czy to mężczyzna? Ta kobieta nie powinna być tak zabijana przez mężczyzn, którzy cię nie doceniają. Mieszkamy z nim tyle lat, a on robi coś takiego. Przez łzy powiedziała Maja. Jak wrócisz do domu i porozmawiasz z nim na spokojnie, powiedział taksówkarz. Dokąd teraz? Do domu. Tak, do domu. Sebastian wrócił około 10 w nocy. Syn już spał, tylko Maja nie spała. Płakała cały wieczór przy synu, próbując się opanować, ale nic z tego nie wychodziło. Co się stało? Maja, czy ty płakałaś? Czy coś jest nie tak z twoim synem? Zapytał przerażony mąż. Nie, nic mu nie jest. Śpi. Stało się tak. Sebastian, blondynka, hotel nad brzegiem morza i późny powrót do domu, powiedziała. Sebastian zadrżał na jej słowa. Maja wie wszystko, ale skąd? Takie myśli przelatywały mu przez głowę. Wiesz wszystko? Zapytał z poczuciem winy. Tak, Sebastianie. Wiem, że masz kochankę. Jak długo z nią jesteś? Kilka miesięcy. To Daria, moja pierwsza miłość. Spotkaliśmy się kiedyś na ulicy. Potem spotkaliśmy się znowu i tak się zaczęło. Przepraszam, Maja. Nie chciałem zranić ciebie i mojego syna. Już to zrobiłem. Nawet nie wiesz, jak bardzo zabolało mnie to, że otworzyłaś drzwi tej niebieskookiej blondynce. Kiedy ostatni raz otworzyłeś mi drzwi w ten sposób? Nigdy, przenigdy nie zabiegałeś o mnie w ten sposób. Chcesz rozwodu? Dam ci go jutro, krzyknęła Maja. A ty wynoś się i zamieszkaj z tą kobietą. Sebastian nie wiedział, co powiedzieć żonie, żeby się usprawiedliwić. Tak, to była jego wina. Nie zdawał sobie sprawy, że ich spotkania z Darią zajdą tak daleko, ale Daria była zbyt obsesyjna i namiętna. Zawsze zabierała go na coś, na przykład na namiętny taniec w jego pokoju hotelowym. Potem przychodziła do jego pracy w nagim makintoszu. Z Mają się nudził, ale Maja była jego rodziną, a Daria była tylko DLA zabawy. Nie miał pojęcia, że jego oszustwo zostanie tak szybko zdemaskowane. Myślał o wyjściu na chwilę i rzuceniu Darii, ale nie miał czasu. Kocham cię, Maja, powiedział. Teraz spakuj swoje rzeczy i odejdź. Ale dokąd miałabym pójść? Nie mam dokąd pójść. Gdziekolwiek. Do tej Darii. Ona jest mężatką. On to powiedział. Cóż, twoja Daria jest mężatką. Jutro znajdę jej męża i powiem mu, jaką ma żonę. Maja, nie zniżaj się do tego. Sebastian powiedział do niej z wyrzutem. Czyli możesz się zniżać do cudzego męża, ale nie możesz iść do męża innej i powiedzieć mu o jej żonie. Podwójne standardy, piastunko. Maja spakowała Sebastianowi minimum rzeczy i wysłała go za drzwi. Nie miał innego wyjścia, jak tylko wyjechać. Postanowił przenocować w hotelu, a jutro zdecydować, gdzie jechać i co robić. Wakacje Feliksa i Teresy zakończyły się bezpiecznie i wrócili do domu. Martyna i Szymon postanowili zostać w Turcji przez tydzień. Teresa tylko się z tego cieszyła. Nareszcie teściowa nie będzie jej nękać instrukcjami w domu. Chciała, żeby Szymon zaprosił Martynę do siebie. Dokładnie tego chciała synowa. Dlatego w wakacje chwaliła teściową na wszystkie możliwe sposoby przed mężczyzną. Do końca wakacji pozostał jeszcze tydzień. Mąż i żona postanowili spędzić go na luzie, bez zamieszania. Co więcej, byli sami w domu. Dwa dni po przyjeździe Teresa zadzwoniła do Darii i poprosiła o spotkanie. Teresa zgodziła się. Spotkali się z nią nad brzegiem morza następnego dnia. Teresa,
Możesz sobie wyobrazić, że jego żona dowiedziała się o mnie i wyrzuciła go za drzwi. Teresie naprawdę nie podobał się ten romans z żonatym mężczyzną. Dlatego słowa przyjaciółki zszokowały ją. Od razu wyobraziła sobie, co przeżywa żona, gdy dowiaduje się o niewierności męża, ale nie skomentowała tego. Chciała wiedzieć, co Daria o tym myśli. To jak? Mieszkacie teraz razem? Nie, nie chcę odchodzić od Grzegorza. Czyli zniszczyłaś rodzinę i teraz tak mówisz? Teresa zapytała zaskoczona. No, nie pouczajmy mnie. To było nasze wspólne pragnienie. Moje i jego. Daria, jeśli nie chcesz wziąć grzechu na swoją duszę, to zdecydowanie powinnaś odejść od Sebastiana. Pozwól mu odejść i pogodzić się z żoną, bo inaczej nie będziesz ani sobą, ani ludźmi. Nie możesz tego zrobić. Tylko tego się po tobie spodziewałem, kolego. Sebastian sam chce pogodzić się z żoną. Mówi, że ją kocha, a ja byłem tam tylko DLA zabawy. Nie widzieliśmy się od jakiegoś czasu, od kilku dni. Mieszka gdzieś w hotelu, prosi Maję o wybaczenie, ale ona się nie zgadza. Daria, proszę, nie uwódź już więcej mężczyzny. Zajmij się swoją rodziną. Twój mężczyzna jest taki przystojny. Jesteś w nim zauroczona. Przystojny, przystojny. Ale on jest niezdecydowany i jest mamin synkiem. Ale to w twoich rękach jest zrobienie z chłopca mężczyzny. Wyszłam na chwilę i to wystarczy. Dziewczyny przespacerowały się brzegiem morza, po czym wróciły do domu. Tydzień później, gdy Martyna wróciła z wakacji, odwiedziła je Aniela. Powiedziała im, że Seweryn został zwolniony na kilka dni z własnej inicjatywy. Przyszedł do niej, przeprosił, chciał wrócić do rodziny, ale Aniela mu odmówiła. Dwa dni później dowiedziała się, że jej mąż zginął w pijackiej bójce. Była bardzo smutna z powodu całej tej historii, ale znalazła w sobie siłę, by żyć dalej. Szymon zaprosił Martynę do siebie. Kobieta chętnie się zgodziła. Dawno nie była tak szczęśliwa. Teresa też była szczęśliwa. Chciała uszczęśliwić tylko siebie, ale okazało się to dobre DLA jej nieznośnej teściowej.